Cześć, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj wytłumaczę Wam o co chodzi z tym mitycznym ID postaci, które wczoraj wszyscy gracze otrzymali na swoją pocztę na gierce. Dlatego, że multum osób pytało mnie czy to na streamie wieczornym na Twitchu, czy to w komentarzach na YouTube pod wczorajszym filmem, o co z tym chodzi. Sporo osób snuło jakieś daleko idące teorie, że to jest związane z łączeniem serwerów, że każda postać otrzymała swoje ID, żeby mogli w końcu jakoś sensownie te serwery połączyć. No nie, w tym momencie nie jest to prawda. No i już śpieszę z wyjaśnieniami o co z tym chodzi i do czego to służy. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi. Wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są w śpiętym komentarzu oraz opisie. No i możecie pisać komentarze, to już może bardziej pod koniec tego filmu, co wy sądzicie o takim rozwiązaniu. No i może przejdźmy do samego początku, czyli do tej wiadomości, którą wszyscy wczoraj otrzymali w gierce. Jeszcze tutaj do że dzisiaj miało się pojawić przedstawienie postaci widzów, no ale z racji tego, że mówię masa pytań było o to ID postaci no to stwierdziłem, że nagram ten odcinek a przedstawienie postaci widzów wleci po prostu jutro, no i dobra jak widzicie, ja to oczywiście sobie zamarzę w postprodukcji, to moje ID no bo wczoraj o godzinie 15 dostaliśmy taką wiadomość na pocztę ważna informacja, witaj neutral niniejszym otrzymujesz swój osobisty ID postaci, no i tutaj jest to moje ID, przechowuj swój ID w bezpiecznym miejscu i nie udostępniaj go osobom trzecim, więcej informacji wkrótce Życzymy mnóstwa frajdy zespół gry Shakes and Fidget. No i właśnie, tak na dobrą sprawę nie wyjaśnili za wiele. Tak naprawdę nic, jedyne co to wysłali to ID postaci. No i nie dostaliśmy żadnych szczegółów, więc się nie dziwię, że gracze snują jakieś tam swoje domysły. No ale już tłumaczę o co z tym dokładnie chodzi. W tym momencie chodzi głównie o to, żeby ominąć prowizję, którą musimy płacić kupując grzybki na telefonie. Jak pewnie ktoś gra na telefonie, jak tam kupuje grzybki, no to wie, że te grzyby są o wiele droższe, dlatego że w tym momencie jak sobie wejdziemy tutaj, no to najdroższy pakiecik kosztuje powiedzmy 400 zł, nie? No tam 399. Natomiast u mnie na App Store kupując przez tam sklep iPhone'owy, że tak powiem, te te grzybki kosztują już chyba 480 zł, albo nawet 490, coś takiego. Na sklepie Play nie wiem jak to wygląda, ale chyba też jest jakaś prowizja, więc po prostu musimy za te grzyby na telefonie płacić więcej. Z racji tej prowizji, no nie? Wiem, że większość pewnie i tak kupuje grzyby przez przeglądarkę albo ewentualnie przez Steama, dlatego że ceny są normalne. Jak ktoś widzi, że na telefonie jest drożej, no to woli się zalogować na komputerze i kupić, no ale zdaję sobie sprawę, że są takie osoby, które po prostu grają. Tylko na telefonie, nie interesuje ich powiedzmy komputerowa wersja tej gry. No, i płacą za te grzyby o wiele więcej, aniżeli by mogli. No, i właśnie z tym przychodzi coś takiego jak yy, mobilny sklep, czy coś takiego. Zaraz wam tutaj powiem, jak to dokładnie nazwali. Yy, tak czy inaczej, dostaliśmy kilka dni temu informację, yy, dokładnie, mobilny sklep. Yy, teraz wam się pewnie na ekranie wyświetli link do tego sklepu jest to home.syfygame.net. Yy, no, i jak wejdziecie pod ten adres, yy, ja wam to zaraz pokażę na komputerze, ale bardzo fajnie to działa też na telefonie. No bo to jest głównie pod telefony. To będziecie mogli zalogować się do tego sklepu poprzez właśnie to ID postaci. No i tam zakupić grzybki w normalnej cenie takiej bez prowizji po prostu. Rozumiecie o co chodzi? Tutaj jeszcze wrócę na momencik do tej wiadomości, dlatego że z tego co wiem, bo wczoraj się pytałem, ta wiadomość no wyskoczyła nam wczoraj, czyli to była środa godzina 15. No i za jakieś dwa dni ma zniknąć, więc polecam tutaj wszystkim to swoje ID sobie gdzieś zapisać, żeby po prostu mieć w razie czego. Ja Mając dużo kont, zapisałem sobie po prostu to w taki sposób, że wysłałem sam do siebie maila. Napisałem w tym mailu, wiecie, tam no numer serwera, czy tam no generalnie serwer, na przykład EU1 myślnik, no i ID postaci które otrzymałem na serwerze pierwszym europejskim. Potem W55 myślnik i tak samo. W50 myśnik i tak samo, rozumiecie o co chodzi. Wysłałem to sobie na pocztę, bo wiadomo, nazwałem tą wiadomość ID postaci, no i na tej poczcie nawet jak tam tą wiadomość zawalą inne wiadomości, to będę mógł to sobie łatwo wyszukać, no i dzięki temu znaleźć to ID, jeżeli będzie mi potrzebne. To od razu powiem, żebyście pamiętali, żeby nie zostawić tak tego, bo ta wiadomość nie będzie trwała wiecznie, że tak powiem, tylko żeby sobie Gdzieś to zapisać. No bo potem nie wiem, co trzeba w takiej sytuacji robić, czy pisać na support, czy coś, no ale po co robić sobie jakieś tam dodatkowe problemy. No i właśnie, z racji tej prowizji, jeżeli chodzi o tam sklep Play, jeżeli chodzi o App Store, no to będziemy mogli teraz na telefonie kupować grzybki po normalnych cenach, takich jakich jakie mamy tam na przeglądarce. Ja zazwyczaj kupuję na przeglądarce Blikiem, no i z tym nie ma problemu. No ale mówię, są na pewno osoby które grają tylko i wyłącznie na y, telefonie no i mogą tą prowizję niepotrzebnie płacić y, także przypominam, mobilny sklep jeszcze, jeszcze raz, może wam się link teraz na ekranie wyświetli home.syfygame.net y, no i już wam pokazuję jak to tutaj wygląda y, cyk, przechwytywanie okna no i dobra, ja teraz sobie wejdę też tutaj y, no i dokładnie, tak to wygląda jak wejdziecie sobie na tą stronkę y, to macie dwie zakładki macie zakładkę społeczność i macie zakładkę jeżeli chodzi o społeczność, to są to jakieś po prostu social media Shake'sa. Mamy tutaj Instagrama, Twitcha, mamy YouTube'a, Facebooka, wszystkie odnośniki. Mamy odnośnik do supportu, mamy odnośnik do instrukcji. Jeżeli chodzi o granie w Shake'sa, powiedzmy... Więc tak to wygląda. Jest to tak jakby ogólna strona shakesa No nie wiem, jak to nazwać do końca. No ale jakaś taka dodatkowa stronka, powiedzmy, gdzie możemy wiele rzeczy znaleźć. No i mamy zakładkę sklep. I jak widzicie, w sklepie póki co możemy sobie kupić grzybki na naszą postać. Oczywiście pakiety są te same z tego, co widzę, ceny są te same. No i teraz tak. Klikamy logowanie, cyk, i w tym momencie mi się już wyświetla. Pewnie to też zamarzę tam w postprodukcji. Ale mi się wyświetla ID mojego wojownika. Na którym byliśmy przed chwilą, więc po prostu wklepujecie tutaj swoje id, no i klikacie Enter, cyk w ten sposób. No i jak widzicie, wyświetla wam się, na jaką postać się zalogowaliście. Mamy Wojownika, Neutral, który poziom, jaki świat, ile w tym momencie mam krzywów. Możemy zmienić id postaci, jeżeli chcecie się zalogować na inną. No to tutaj sobie klikacie i wpisujecie po prostu inne id. No i możemy się wylogować tutaj poprzez wiadomo ten powiedzmy guziczek. No i dobra, teraz sobie klikamy cyk, no i jak widzicie w prawym górnym rogu już jesteśmy na naszą postać zalogowani. W tym momencie po wejściu w sklep już nam się wyświetlają również ceny jakie musimy zapłacić za poszczególny pakiecik grzybków. No i ceny są oczywiście takie same jak zawsze, już bez tak jak wspomniałem tych prowizji mobilnych, że tak powiem. Bo mówię, ta stronka jest tak naprawdę przystosowana najbardziej do telefonów, no i głównie na telefonie powinno jej się używać. No i teraz tak, jak sobie wybierzemy pakiecik, ten najdroższy powiedzmy cyk, no to mamy tutaj kufer grzybów, mamy cenę, mamy ile grzybków dostaniemy, no i też jest coś takiego jak kotwórcy. Ja w tym momencie nie wiem, co to będzie robić, nie dostałem żadnych informacji. Próbowałem tutaj wpisać neutral, to mi wyskakiwało, że jest niepoprawny. Więc jeżeli nie wiem, no bo wiadomo, jest coś takiego na przykład w Fortnite, jak tam chyba kod fortnite, czy tam kod, kod partnera, nie wiem jak to się nazywa w tym momencie tak czy inaczej, jeżeli będzie mnie to dotyczyło, jeżeli dostanę jakieś informacje, jeżeli może poprzez zakup grzybków do mnie będzie leciała tam jakaś powiedzmy część, jakiś ułamek tej kwoty czy tam będzie to jakieś wsparcie fizyczne, to oczywiście was o tym poinformuję bo na ten moment nie mam takiej informacji no a może to być tak jak ze zwykłymi kodami tymi do helevejtora, do legendarnego lochu i tak dalej, że po prostu będą się liczyć statystyki, kto i od którego twórcy jest większość, powiedzmy, zakupów, nie? To też Wam oczywiście powiem, no ale w tym momencie żadnych informacji nie mam, zostawiam to puste. No i klikamy sobie przejść do płatności, no i zaraz nam tutaj się wyświetli. Jak widzicie, możemy sobie skorzystać z karty, możemy zapłacić PayPalem, możemy zapłacić tutaj przelewy 24. No i po zakupie te grzybki polecą na nasze konto to, które oczywiście, do którego ID wprowadziliśmy na tej stronce. I tak naprawdę tyle, tak naprawdę nic więcej, to jest tylko i wyłącznie po to, żeby właśnie tą, powiedzmy, prowizję pominąć. No i chyba tyle z tego, co widzę. Tutaj jeszcze sobie czytam, bo do, wleciała w ogóle taka informacja o tym, która rozjaśniła troszeczkę temat na Discorda shakesowego, no ale nie wiem, czy to tam też wrzucali na jakieś forum, na jakieś socjale, soc powiedzmy, za szybko chcę mówić na jakieś socjale tylko na Discordzie widziałem tą informację więc no Myślę, że wypadało to wyjaśnić. Także póki co, bo tutaj muszę też podkreślić, póki co będzie to służyło tylko do tego, żeby właśnie zakupić grzybki bez tej prowizji. Natomiast może być tak, że w, przysz w przyszłości coś wprowadzą do tego sklepu. Dlatego że mieliśmy tam, pamiętam pod koniec zeszłego roku, chyba pytanie, czy jakiś merch, gracze, powiedzmy merch, w sensie na no, jakieś gadżety w ogóle dotyczące shakesa, jakieś nie wiem, kubki, plakaty czy coś takiego, czy gracze Shakesowi byliby czymś takim zainteresowani więc bardzo możliwe, że będzie się to jakoś rozwijać w przyszłości że będzie wiadomo, można było kupić sobie może zbierać jakieś punkty, żeby potem to wymienić na ten merch albo czy tam no, na jakieś gadżety, mówię cały czas mi ten merch w głowie siedzi, czy po prostu nie wiem no generalnie myślę, że będzie się to rozwijać, będzie na pewno więcej opcji tutaj aniżeli samo kupowanie grzybów. Więc dla pewności lepiej to ID, żeby pozostało bezpieczne, żebyście sobie zapisali no i żebyście nikomu go nie pokazywali. Wszystko tyle z mojej strony. Więc jeżeli coś się będzie pojawiać, jeżeli coś co będzie mnie dotyczyło, czy coś tutaj nowego w tym sklepie, czy jakieś nowe funkcje, to zapewne również o tym nagram film. No ale na ten moment jest to po prostu ominięcie prowizji mobilnych. Jak kupujecie, tak jak już wspomniałem, przez sklep Play albo przez tam App Store'a. Wszystko. Dzięki Wam pięknie za uwagę, dzięki Wam pięknie za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Subskrybujcie z dzwonem, oczywiście kto jeszcze tego nie robi, kciuka w górę zostawcie, pamiętajcie o tym, piszcie komentarze, co Wy sądzicie o takim rozwiązaniu. Szczerze, no nie wiem, tak moja opinia, no mi to się za bardzo nie przyda i myślę, że 99% osób, jak widzi, że cena jest wyższa na telefonie, to kupuje po prostu przez komputer, no ale może komuś się to na pewno przydać, więc dajcie znać w komentarzu, co Wy o tym sądzicie. No i oczywiście wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. Dzięki pięknie za uwagę, dzięki pięknie za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.